Na posiedzeniu, kolejnym posiedzeniu Komisji do Spraw Rodziny. Witam Państwa Dyrektorów, witam koleżanki i kolegów radnych. Przejdźmy do porządku posiedzenia. A może nie, może najpierw obecność. Obecność, proszę o zaznaczenie obecności, poproszę o ankietę. Już jest, proszę o zaznaczenie swojej obecności. Dziesięć osób, jedna osoba się nie. Kogo nie ma? Tutaj zobaczę tak. Czy ktoś po prostu nie. Kogoś nie ma. Tak jakby pani. Nie widzę listy, nie widzę listy, Grażynka. Czytamy, sprawdzamy, kogo, kto się nie podpisał, że tak powiem. A mogę zobaczyć tą listę obecności? Chyba najpierw sprawdzę, bo sprawdzimy, kogo brakuje. Pani Jadwiga Mach, pani Elżbieta Dadok, pan Piotr Pawryszczak, pan Grzegorz Łubaś, pani Monika Grzechowska zaznaczyła, pan Marcin Jadwiga, pan Marcin Pawlicz, pani Stefan Jurkowski. Przepraszam bardzo. Chciałbym, żeby wszyscy wyłączyli mikrofony, bo nic nie słychać, proszę Państwa. Niech każdy powyłącza. Proszę o wyłączenie mikrofonu. A, nie było pana Nowaka. Panie radny Nowak, prawdopodobnie po mnie zagłosował. Zbyszek, wyłącz mikrofon, Zbyszek. Pani przewodnicząca. No do niektórych nie dociera. Panie radny Jurkowski. Pan Nowak nie oddał, nie potwierdził swojej obecności na liście. To nie wiem, co robimy. Już jest, okej. Okay. Już jest, dobra. Bo ja nie widzę tego, dlatego mam problem. Potwierdziłem z opóźnieniem, ale potwierdziłem. Jestem obecny. Dobrze, w takim razie przejdźmy do porządku posiedzenia. Czy są jakieś uwagi do porządku posiedzenia? O, teraz widzę, tak. Jest w porządku, okej, okay. Dziękuję. Czy są uwagi do porządku posiedzenia? Zapisz, tak. Ze strony Państwa radnych nie widzę, więc przejdźmy do punktu pierwszego. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Lublin na 2021 rok, na druku numer 918-1. Mam pytanie do Państwa radnych. Z tego, co wiem, wnioski, czy ktoś z Państwa chciałby składać wnioski na tej komisji? Z tego, co wiem, tylko pan radny Jakubczyk i mój jeden wniosek. Więcej nie otrzymaliśmy. Na pocztę? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do wniosków pana radnego Marcina Jakubczyka. Każdy wniosek będziemy głosować osobno. Czy tylko się przyda na za momencik. Dobrze, więc już chwileczkę. Dobrze, więc wniosek pierwszy. Jest to dofinansowanie dla Banku Żywności w kwocie 500 tysięcy złotych na zapewnienie pomocy żywnościowej mieszkańcom Lublina i Lubelszczyzny, nawiązanie współpracy ze sklepami oraz odbiory żywności zagrożonej zmarnowaniem, planowany koszt inwestycji 500 tysięcy złotych, proponowane środki finansowania, przesunięcie środków z działu 921, rozdział 921-10. Kto z Państwa radnych jest? Pani przewodnicząca, jeszcze raz, co to jest za wniosek, bo ja nie zrozumiałem. Wniosek radnego Marcina Jakubczyka. Nie wiem, ale nie może pani jeszcze raz przeczytać, bo ja nie rozumiem. Mogę jeszcze raz. Dofinansowanie dla Banku Żywności w kwocie 500 tysięcy złotych. Na zapewnienie pomocy. Okay. Możemy przejść do głosowania? Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku? Ja pani Józef uzyskał pozytywną opinię komisji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć głosów za, jeden głos wstrzymujący się. Który chciałbym, żeby do protokołu był zgłoszony jako za, tylko po prostu źle kliknąłem, pani przewodnicząca, za co
Przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie, bo się skupiłem bardziej na budżecie. Czy będziemy mieli moment jeszcze na pytanie do pani skarbnik? Będziemy mieli po przegłosowaniu wniosków. Dobra, dzięki. Bardzo proszę. Przechodzimy do kolejnego wniosku pana radnego Jakubczyka. Jest to remont i wymiana nawierzchni drogi na odcinku ulicy Lotniczej od skrzyżowania z ulicą Puchacza do skrzyżowania z ulicą Pogodną. Planowany koszt inwestycji 500 tysięcy złotych. Proponowane środki finansowania dział 758, rozdział 758-18, rezerwy ogólne i celowe. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku? A w międzyczasie... Pokazała się ankieta, bardzo proszę o zaznaczenie. No niestety teraz u mnie jest problem. Nie mogę kliknąć za... Ja też przeciw. Nie mogę. To jest pani przewodniczący, to jest problem. Ja też nie mogę. Tak, jest problem. Czy mamy jakiegoś informatyka? Albo jeszcze raz powtórzmy po prostu. W międzyczasie, czy ja mogę zapytać, czy źródłem finansowania faktycznie może być rezerwa ogólna, ze względu na to, że rezerwę zawiązuje się na środki, cele nieprzewidziane w budżecie, tak chyba ustawa mówi, tak tylko z ciekawości technicznej, czy to może być źródłem finansowania, tylko tyle. Poprosimy panią dyrektor o udzielenie odpowiedzi. Dzień dobry, witam państwa. No formalnie, tak jak pan Marcin mówi, rezerwa jest na wydatki nieprzewidziane. Natomiast już wcześniej zdarzało się, że państwo wskazywaliście rezerwę jako źródło finansowania i takie wnioski były przegłosowane pozytywnie. Więc no myślę, że po prostu, jeżeli nie ma innego źródła finansowania, czy w zakresie przeniesienia wydatków, czy w zakresie zwiększenia dochodu, no to może to zostało. Zobaczymy, jak to będzie, jeżeli będziemy po prostu te wnioski wszystkie zostawimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Czy wszyscy państwo radni zagłosowali? Jeszcze nie, ale to jest napisane, że to jest Marcin Jakubczyk, wniosek pierwszy. To za jakim wnioskiem głosujemy? Za pierwszym czy za drugim? Za drugim powinniśmy głosować, jest za błąd. Za drugim wnioskiem, tak. To jest wniosek pierwszy. Ale pani widzi, że pierwszy. Tak, ja też widzę, że pierwszy. Ja również. Tak, proszę o naprawienie. To co, powtórzymy, tak? Tak, powtórzymy. Już mamy prawidłowo, proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rodziny. 10 głosów za, 1 wstrzymujący się. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Jest to remont i wymiana nawierzchni drogi na ulicy Plagego i Laśkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pogodną do skrzyżowania z ulicą Rudlickiego. Planowany koszt inwestycji 500 tysięcy złotych, proponowane środki finansowania dział 758 oraz dział 758-18, rezerwy ogólne i celowe. Bardzo proszę o oddanie głosu. Wniosek trzeci pana radnego Marcina Jakubczyka. Niech się ten wnioskodawca pokaże. No jakoś się tam ukrył. Wnioskodawca jest naprawdę w roboczych, remontowych warunkach, więc wstyd pokazywać, co jest za moimi plecami. No, rozumiem.
Dobrze, mamy już wyniki. Wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji 10 głosami za, 1 głosem wstrzymującym. Kolejny wniosek pana radnego, jest to wniosek termomodernizacja przedszkola numer 5 przy alei, przy Alejach Racławickich. Planowany koszt inwestycji 1 200 000. Proponowane środki finansowania dział 700, rozdział 705, sprzedaż działek oraz wpływ z najmu i dzierżawy. Bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku. Ja z góry dziękuję za cierpliwość kolegom, koleżankom radnym i przepraszam, że tych wniosków trochę będzie, ale za to jutro już nie będę zawracał głowy nad kolejne komisji. Mam wyniki. Wniosek uzyskał pozytywną opinię 10 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Termomodernizacja przedszkola numer 6. Planowany koszt inwestycji 1 200 000. Proponowane środki finansowania dział 700, rozdział 705, sprzedaż działek oraz wpływy z najmu i dzierżawy. Poddajemy wniosek pod głosowanie. Przewodnicząca, proszę przypomnieć, jaka tam suma była? 1 200 000. Dziękuję. Ale miasto musi mieć działek i nieruchomości, przecież jak to wszystko sprzedamy, jać! Liczę, że chociaż jedno pierwsze się uda, to wystarczy. Wolę z zapasem to założyć. Ale jak to wszystko będzie z tego działa. Szanowni Państwo, jednogłośnie 2, 4, 6, 8, 11. Jednogłośnie wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji. Kolejny wniosek pana radnego Marcina Jakubczyka. Jest to remont i wymiana nawierzchni drogowej na ulicy Junoszy. Planowany koszt inwestycji 1 000 000 zł. Proponowane środki finansowania dział 758, rozdział rezerwy ogólne i celowe. Poddajemy wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę. A mogę zadać pytanie w tym miejscu, czy nie bardzo, czy już za późno, pani przewodnicząca, do wnioskodawcy? Proszę bardzo. To ja zadzwonię do wnioskodawcy, nie będę przerywał głosowania. Jestem pod telefonem. Jesteśmy w trakcie głosowania, więc bardzo proszę. Jest to wniosek numer 6 pana radnego. Ile jeszcze? Jeszcze trochę. 9, panie Jadziu. Tak jak mówiłem, przepraszam i dziękuję za cierpliwość. Nie ma za co przepraszać, ja tylko tak pytam. Szanowni Państwo, wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Rodziny 10 głosami za, 1 wstrzymującym się. Kolejny wniosek pana radnego Marcina Jakubczyka. Jest to remont i wymiana nawierzchni drogowej na ulicy Ćwiklińskiej. Planowany koszt inwestycji 1 000 000 zł. Proponowane środki finansowe dział 758, rozdział 758-18, rezerwy ogólne i celowe. Bardzo proszę, poddaję pod głosowanie. Wniosek numer 7. Mamy wyniki. 10 głosami za, 1 wstrzymującym się. Wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji. Kolejny wniosek. Jest to remont i wymiana nawierzchni drogowej na ulicy Skautów. Planowany koszt inwestycji 1 000 000 zł. Proponowane środki finansowania dział 758, rozdział 758-18. Rezerwy ogólne i celowe. Poddaję wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę o wyświetlenie ankiety.
Mamy wyniki jednogłośnie, 11 głosów za. Wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji. Kolejny wniosek jest to remont i wymiana nawierzchni drogowej na ulicy Popiełuszki. Planowany koszt inwestycji 5 milionów złotych. Proponowane środki finansowania, dział 758, rozdział 758-18, rezerwy ogólne i celowe. Bardzo proszę o wyświetlenie ankiety i oddanie głosów przez Państwa radnych. Pan Wicinie, mam wrażenie, że pan jakby na Wieniawie mieszkał. Cały zestaw ulic w Wieniawie. Kolejny wniosek pana radnego Marcina Jakubczyka. Jest to wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Puchacza wraz z miejscami parkingowymi. Planowany koszt 500 tysięcy złotych. Proponowane środki finansowania dział 700, rozdział 705, wpływy z najmu i dzierżawy. Ulicy Puchaczej, pani przewodnicząca. Nie Puchacza, tylko Puchacze. Okej, okay, mam napisane Puchacza, więc tak przeczytam. Przepraszam. Nie jest pan Puchacz. Mój błąd, Puchacz. Panie radny, mój błąd. Taki wniosek otrzymałam, więc... Robię korektę nie dlatego, że się wymądrzam, tylko dlatego, że po prostu ten wniosek będzie bezzasadny, jeżeli będzie błędna ulica podana i błędna odbiorca. Rozumiem, poddaję wniosek pod głosowanie. Wymądrzasz. Pani radna sobie może mieć swoje zdanie, ja poprawiam właściwie. Nie, kolega ma rację, rzeczywiście to była moja literówka. Natomiast panie Jadziu, nie mieszkam na Wieniawie, ale tam są duże potrzeby infrastrukturalne, zresztą pan radny Nowak potwierdzi. Oczywiście, bardzo się cieszę, że pan radny składa te wnioski, popieram. Ja nie zaprzeczam, tylko taki wniosek wyciągnął. Mamy wyniki głosowania. Jednogłośnie, 11 głosów za. Wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji. Kolejny wniosek jest to sporządzenie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Placu Rybnego. Planowany koszt 500 tysięcy, proponowane środki finansowania, dział 700, rozdział 705, opłaty za wieczyste użytkowanie. Poddaję wniosek pod głosowanie. Proszę o wyświetlenie ankiety. Mamy, proszę oddać głos. Jednogłośnie wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji. Kolejny wniosek jest to przebudowa ulicy Pogodnej wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi. Koszt inwestycji 17 milionów złotych. Proponowane środki finansowania dział 600, rozdział 604, wpływy z najmu i dzierżawy. Bardzo proszę o oddanie głosu. Muszę zadać pytanie, przepraszam bardzo pani przewodnicząca. Bo proszę bardzo. Popierałem do tej pory wszystkie wnioski mojego serdecznego kolegi Marcina, imiennika mego, ale tu chciałbym zapytać, co jest powodem sięgnięcia aż po taką, no powiedziałbym, gigantyczną kwotę 17 milionów złotych. Ja słyszałem, że ma zostać to zadanie pokryte z pieniędzy rządowych. To jest historia już, która się ciągnie parę ładnych lat. Na ulicy Pogodnej udało mi się zrobić miejsca parkingowe i ja też składałem wniosek dzisiaj o ulicę Pogodną, ale wniosek, który obejmuje wyłącznie budowę dalszej części miejsc parkingowych.
Przyznam szczerze, że jest to astronomiczna kwota, panie radny, i pan doskonale wie, że nas nie stać na takie zadanie w chwili obecnej, więc rozumiem, że oczywiście kierowany wolą mieszkańców pan radny to składa, ale obracajmy się w realiach. No 17 milionów to nie jest kwota, którą mogę poprzeć i nie zagłosuję przeciwko temu zadaniu, dlatego żeby wykazać, że pan radny nie ma racji, tylko kierując się zdrowym rozsądkiem i kalkulacją ekonomiczną. Myślę, że to zadanie absolutnie nie powinno być umieszczane w tym budżecie i nawet wnioskowane w tym momencie w ramach komisji stałych, bo ta kwota jest po prostu no bajońska. Ja jeszcze też chciałam dwa zdania. Mamy, wyświetliła nam się ankieta do głosowania, szanowni państwo. Ale też dwa zdania, proszę państwa, jeżeli chodzi o taką sumę, to ja sobie nie wyobrażam, że ona może być wykorzystana w ciągu jednego roku budżetowego. To chyba wymaga także i projektowania. Nie jednoroczny cykl, no ale... Nie wiem, pani przewodnicząca, jeżeli mogę, to odpowiem oczywiście na pytania. Można, no bardzo dobrze byłoby. Prosimy. W tej chwili głos dostaje pan radny Marcin Jakubczyk, bo się bałagan zrobił, proszę. Jasne, ja już króciutko odpowiem. Ja zdaję sobie sprawę oczywiście, że ta kwota jest taka, nie inna, jest prawdopodobnie no, mało realna. Niemniej jednak zobowiązany jestem wobec też mieszkańców, żeby ten wniosek złożyć, choć zdaję sobie sprawę, że w aktualnej sytuacji finansowej miasta może być o to trudno, być może jest to mało realne, ale jeżeli nawet jest ten cień szansy, to oczywiście złożę. Natomiast odpowiadając tutaj na wątpliwości naszego kolegi Marcina Nowaka, tutaj zakładałoby to rzeczywiście przebudowę w całości, przebudowę całej ulicy, nie tylko miejsca parkingowe, ale także wymiana nawierzchni, bo wiem, że ten temat toczy się od dawien dawna. Natomiast to, że ma to być finansowane ze środków rządowych, no to mój drogi kolego, porozmawiamy później pewnie znowu telefonicznie, ale nie, nic mi na ten temat nie wiadomo, jeżeli chodzi o jakieś... Ja ci przekażę kilka wiadomości, które... Oczywiście, to już przedyskutujemy na pewno. Ja tu trzymam się z głosu, nie zagłosuję. Oczywiście, ale ja rozumiem, natomiast zobowiązany jestem też wobec mieszkańców, dlatego ten wniosek się znalazł w takiej formie. To ale ja pani Jadwigo, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos z państwa? Bardzo proszę, pani Jadwiga. Ja dziękuję. Powiedziałam tylko, że to wymaga także przeprojektowania i to w cyklu jednorocznym raczej jest niemożliwe. Dziękuję bardzo. Czy możemy przejść do głosowania? Bardzo proszę o oddanie głosu. Można, pani przewodnicząca, bo ja chciałam zabrać głos, prosiłem. Panie radny, pytałam, czy ktoś chce zabrać głos. Nie słyszałam pana. Bardzo proszę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że no i znowu chyba... pana nie słyszę. Nie słychać mnie? Słychać, teraz słychać. Ale przerywany jest czy głos. Czy mnie słychać? Nie wiem, coś się dzieje z tym programem, bo... Zawiesza mi się ten program często, włącza mikrofon, nie działa, nie wiem. No dobrze, chciałem tylko powiedzieć, że chyba nie do radnych należy dyskusja na temat tego, czy wniosek ma 5 milionów, 2 miliony, milion czy 3, tylko do samego składającego. Jeżeli jego wolą jest złożenie takiego wniosku, to po prostu my głosujemy. Możemy zagłosować za, przeciw lub się wstrzymać. Natomiast dyskusja na temat tego, czy on jest zasadny i czy jest za duży, czy za mały, to chyba nie na tym to polega. Dziękuję. Panie radny, dyskutować należy. Jeżeli radny składa taki wniosek, to można go zapytać, co jest powodem. Naprawdę nikt nikomu tutaj krzywdy przez to nie robi. Piotr Breś, masz rację. W pełni. Poproszę o wyniki ankiety. Dziękuję. Mamy już wyniki, więc teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Czterema głosami za i jednym głosem przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześcioma głosami wstrzymującymi się. No wniosek jednak uzyskał pozytywną opinię komisji. W jaki sposób, pani przewodnicząca? Bo jest więcej głosów za niż przeciw. Bo jest oczywiście, 4 do 1, wstrzymujące nie mają znaczenia. Dokładnie. Czyli A tu jest za, rozumiem, B jest przeciw, rozumiem, a wstrzymujące się jest C. Tak, jasne? Tak, oczywiście. Przepraszam, bo C przyjął jako przeciw. Dziękuję.
Bardzo proszę. Wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji. Przechodzimy do kolejnego wniosku pana radnego Marcina Jakubczyka. Jest to utworzenie miejsc parkingowych u zbiegu ulicy Szkolnej i ulicy Czwartek. Koszt inwestycji 400 tysięcy złotych. Proponowane środki finansowania dział 600, rozdział 604, wpływy z najmu i dzierżawy. Bardzo proszę o wyświetlenie ankiety i oddanie głosu przez państwa radnych. Dziesięcioma głosami za, jeden wstrzymujący się wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji. Kolejny wniosek jest to remont dachu w przedszkolu 74, koszt inwestycji 1 000 000 złotych, proponowane środki finansowania dział 600, rozdział 604, wpływy z najmu i dzierżawy. Bardzo proszę o oddanie głosu przez państwa radnych. Poproszę o wyniki głosowania. Dziękuję, już mam. 10 głosów za, jeden wstrzymujący się. Wniosek uzyskał pozytywną opinię. Kolejny wniosek, przedostatni. Jest to montaż koszy na śmieci przy ulicy Narutowicza, na odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Konopnickiej. Koszt inwestycji 200 tysięcy złotych, proponowane środki finansowania, dział 758, rozdział 758-18, rezerwy ogólne i celowe. Poddaję wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę o wyświetlenie ankiety. Mamy wyniki jednogłośnie, 11 głosami za. Wniosek uzyskał pozytywną opinię. I ostatni wniosek pana radnego Marcina Jakubczyka. Jest to montaż koszy na śmieci na całej długości ulicy Pogodnej po obydwu stronach ciągu pieszych. Koszt inwestycji 200 tysięcy złotych, proponowane środki finansowania, dział 758, rozdział 758-18, rezerwy ogólne i celowe. Bardzo proszę, ankieta już jest wyświetlona, proszę o oddanie głosu. Mamy już wyniki, 10 głosów za, jeden głos wstrzymujący się. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Rodziny. Najserdeczniej koleżankom i kolegom radnym i pani przewodniczącej bardzo serdecznie wszystkim wam dziękuję. Bardzo proszę. Na tym zakończyliśmy opiniowanie wniosków złożonych przez pana radnego Marcina Jakubczyka. Jeszcze jeden wniosek, tym razem jest to mój wniosek.
Jeden jedyny, bardzo proszę. Dofinansowanie do działań statutowych Banku Żywności i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, oddział w Lublinie. Dotyczy pomocy żywnościowej i rzeczowej na rzecz najuboższych mieszkańców Lublina w okresie pandemii. Kwota 200 tysięcy złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 700.05, sprzedaż składników majątkowych. Oddaję wniosek pod głosowanie. Może pandemia minie w przyszłym roku. Daj Bóg, żeby tak było. Mamy wyniki. Jednogłośnie 11 głosów za. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Rodziny. Bardzo dziękuję Państwu radnym za pozytywne zagłosowanie. Na tym zakończyliśmy. Pani Przewodnicząca, czy ja mogłem mieć prośbę przed kolejnymi głosowaniami, bo od kilku głosowań nie wyświetla mi się tabela z wynikami. W związku z powyższym, przy kolejnych głosowaniach będzie to bardzo istotne, jak ja oddałem głos. Czy może Pani Przewodnicząca informować mnie, jak został zakwalifikowany mój głos? Oczywiście. W ostatnich głosowań nie mam tej tabeli, nie wiem dlaczego i próbuję... Ostatnie głosowanie było jednogłośnie, poprzednie również Pan był za, jedno chyba tylko... Ale wcześniej nie usłyszałem i teraz miałbym taką prośbę, żeby... moje wyniki odczytywać. Być może tabelkę uda mi się przywrócić. Dobrze, oczywiście nie ma problemu. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych prosił o głos? Piotr Breś. Wcześniej, także bardzo proszę. Jeżeli można. Można, przed przegłosowaniem tego projektu uchwały wraz z wnioskami. Tak, ja chciałem powiedzieć dwa słowa, ponieważ jesteśmy na Komisji Rodziny, a ja w piątek prosiłem Panią Skarbnik o pewne rzeczy i chciałem tutaj wprost, może za wcześnie, ale na razie chciałem Panią Skarbnik bardzo pochwalić, ponieważ dzisiaj z samego rana uzyskałem praktycznie wszystkie informacje, o które prosiłem. Nie zawsze tak bywało, nie chciałbym też mówić o historii, ale chciałem tutaj Panią Skarbnik bardzo pochwalić, dlatego że 7, 8, 3 ja otwieram, a tu są praktycznie wszystkie informacje. Nie wiem, kiedy Pani Skarbnik to zrobiła, ale muszę powiedzieć, że pewnie Pani w weekend pracuje, nie wiem, to trzeba będzie zgłosić do Pana Prezydenta w takim razie o nadgodziny jakieś, ale chciałem pochwalić, dlatego jeżeli ta współpraca tak się będzie układać, to myślę, że będzie wszystko dobrze i dziękuję bardzo i jeszcze raz chwalę. Dziękuję. Ja również do tych pochwał chciałam się dołączyć, Pani Skarbnik. Dziękujemy pięknie, Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa radnych? Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję. Chciałby jeszcze zabrać się głos w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie poddajemy pod głosowanie cały projekt uchwały wraz ze złożonymi wnioskami. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Lublin na 2021 rok na druku numer 918-1. Bardzo proszę o oddanie głosu. Proszę o wyświetlenie ankiety. Chciałem tylko powiedzieć, że chyba na samorządność nie głosowaliśmy tego projektu uchwały. Nie wiem, Zbyszku, czy ty jesteś? Panie radny, głosowaliśmy. 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 Aha, dobrze. To było bardzo dawno temu, też nie pamiętam. Dobra. Mamy już wyniki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć głosów za, dwa głosy wstrzymujące się. Pan Marcin Nowak zagłosował za. Bardzo dziękuję. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję do Spraw Rodziny. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na druku numer 919-1. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie?
Nie widzę. W takim razie poddaję ten projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o oddanie głosu. Mamy wyniki. 9 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Pan Marcin Nowak zagłosował za. Już mam tabelę. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Rodziny. No i kolejny, ostatni punkt. Są to sprawy wniesione. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie w związku z wyczerpaniem się porządku obrad kończę posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny. Pięknie dziękuję wszystkim Państwu. Panie Przewodnicząca, jeszcze lista koniecznie. Bardzo proszę, dziękuję za przypomnienie, bardzo proszę o zaznaczenie swojej obecności na koniec posiedzenia. Bardzo dziękuję. Obecność sprawdzona. Pięknie dziękuję wszystkim Państwu radnym, Państwu dyrektorom za udział w komisji. Zamykam posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Ja również dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Również do zobaczenia. Widzimy się na Komisji Zdrowia 18 z niektórymi. Pozdrawiam. Tak jest.